Fabryka Sztuk przygotowuje plenerową wystawę zatytułowaną Wakacje naszych dziadków. Jej otwarcie zaplanowano na przyszły rok, jednak już teraz kurator wystawy, historyk Radosław Wiecki, zachęca tczewian do przejrzenia domowych archiwów i podzielenia się swoimi zbiorami. Fabryka Sztuk w związku z pracą nad nową wystawą ma prośbę do widzów telewizji Tetka o przeszukanie domowego archiwum fotograficznego pod kątem zdjęć z wakacji, ale zdjęć z wakacji naszych dziadków, pradziadków, ponieważ wystawa, nad którą obecnie pracujemy, właśnie będzie dotyczyć tych czasów naszych dziadków, pradziadków. Chcemy pokazać na fotografiach, jak niegdyś, kilkadziesiąt lat temu, być może 100 lat temu nawet uda się pokazać, jak niegdyś wypoczywano, gdzie wypoczywano, w jakich miejscach, jak ten wypoczynek wyglądał, czy był aktywny, czy nieaktywny, czy raczej woleliśmy wówczas plażować, czy może oddawać się jakimś sportom. Także takie zdjęcia poszukujemy, dotyczyć one, czy chcielibyśmy, żeby dotyczyły one Tczewa bądź najbliższej okolicy, jakkolwiek tutaj nie rozgraniczamy tego, nie ograniczamy tych zdjęć, także wszelkie zdjęcia, na których są udokumentowane dawne w czasy, chętnie przyjmiemy właśnie na konto tej przyszłej wystawy.